najpopularniejszych modeli Seata, Ibiza, obecna na rynku od 1984 roku. Jak mógłbyś mnie przekonać do zakupu tego auta? Przede wszystkim stylistyka nadwozia, układ reflektorów, lusterek, jak i również zmiany widoczne w środku. Nowa deska rozdzielcza, nowy panel radia, kierownica, no i przede wszystkim 4-letnia gwarancja z limitem kilometrów 120 tysięcy. A jak w porównaniu z poprzednią wersją Ibizy wyglądają silniki i napędy? Ibiza po liftingu zyskała nową gamę silnikową. Są teraz silniki TSI, są silniki wysokoprężne o mocach od 90 do 110 koni. Jednocześnie pozostała jednostka wolnossąca o pojemności 1 litra. Oczywiście napęd pozostał na przednią oś. A gdybyśmy tak chcieli poszukać dodatkowych elementów przemawiających za zakupem nowej Ibizy? No to tutaj mamy bardzo atrakcyjną opcję finansowania, autoabonament z miesięczną ratą 400 zł i możliwością pozostawienia w rozliczeniu samochodu bankowi. Dodatkowo atrakcyjne pakiety doposażenia już od 1 zł. Wielkimi krokami zbliża się sezon jesienno-zimowy. Co w związku z tym powinniśmy zrobić z naszym samochodem? W pierwszej kolejności powinniśmy zadbać na pewno o wierzchnie poszycie naszego auta. Na pewno ważną rzeczą jest, żeby pokryć auto woskiem, który zabezpieczy je chociażby przed solą drogową i wszelkimi skutkami, które mogą być spowodowane jej pokryciem. Drugą rzeczą, również ważną, jest to, żeby wnętrze auta było czyste. Dlaczego? Bardzo prozaiczna rzecz. Wystarczy, że dywaniki są pokryte wodą bądź są wilgotne, już powoduje nam to, że szyby nam parują. Co wiąże się również z tym, że należy również pamiętać o wymianie na czas filtra pyłkowego. To tyle, jeżeli chodzi o nadwozie i wnętrze. Co dalej? Co dalej? Kolejna, myślę, prozaiczna sprawa by się wydawało. Trzeba dbać o pióra wycieraczek, które zapewniają nam pole widzenia. Należy je generalnie wymieniać 2 razy do roku, chociażby z tego względu, że potrafią się uszkodzić poprzez oblodzenie szyby, bądź też różne insekty, które gdzieś się nam osadzają w okresie letnim. Następną ważną rzeczą jest sprawdzenie poziomu i stanu ładowania akumulatora, jak również skontrolowanie oświetlenia naszego auta, chociażby z tego względu, że dzień jest coraz krótszy, jest dużo mgieł i opadów deszczowych. Dodatkowo należy pamiętać o płynie do spryskiwaczy zimowym, odmrażaczu do szyb, odmrażaczu do zamków, jak i również silikonie, który zabezpieczy nam uszczelki. To coś dużo tego. Czy muszę się z tym sam męczyć? Pomożecie? Absolutnie. Pomożemy. Chcą Państwo pozbyć się tego problemu, sugeruję udać się do autoryzowanego serwisu. Poważnym mankamentem polskich kierowców, mającym wielki wpływ na bezpieczeństwo naszej jazdy, jest niewłaściwe używanie kierunkowskazów. Po pierwsze, w ogóle nie włączamy kierunkowskazów, przez co wykazujemy lekceważenie innych kierowców. Po drugie, zamiast zasygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu, to my włączamy kierunkowskaz zbyt późno, dopiero w momencie, jak już na drugim pasie jesteśmy. A po trzecie, proszę Państwa, to tak naprawdę za ten prąd w samochodzie to my nie płacimy. Zwróćmy uwagę, że nie jesteśmy sami na drodze i musimy wszystkim, którzy wokół nas się znajdują, przekazać wyraźny, czytelny sygnał, jaki manewr zamierzamy wykonać.